No, została nas ósemka. Panujemy nad sytuacją, aczkolwiek no, wiadomo, że jest trudno, ponieważ nie ma pozostałych pracowników, nie ma również szefowej naszej, bo jest na kwarantannie w tej chwili. Ale mamy cały czas kontakt telefoniczny, pracuję zdalnie, tak jak i pozostałe koleżanki, więc konsultujemy się telefonicznie. No, nasz telefon tutaj nie mięknie, ponieważ petenci, zainteresowane osoby dzwonią non-stop, pytają się o terminy, kiedy zostaną decyzje. Decyzje są pisane, ale jest ich bardzo dużo. Nas jest niewiele osób, w związku z tym też apelujemy tutaj do Państwa o takie wyrozumienie i o cierpliwość, bo na pewno te decyzje Państwo dostaniecie na maila, ci wszyscy, którzy są na kwarantannie. No, trwamy, panujemy nad sytuacją i będziemy bronić tego bastionu do ostatniej kropli krwi. No, a już tak na serio, no zdarza się. Wszędzie może zdarzyć się koronawirus, w każdej placówce. Zdarzyło się i nam. Mamy nadzieję, że wyjdziemy z tego zwycięsko i będziemy dalej działać. U nas jest jedna koleżanka, która po prostu jest osobą dodatnią, ale no, z uwagi na to, że taką placówkę reprezentujemy, jaką reprezentujemy, mieliśmy z nią kontakt, więc po prostu pozostałe osoby są w tej chwili w kwarantannie, żeby no, nie rozprzestrzeniać, gdyby była taka sytuacja, nie rozprzestrzeniać tego wirusa.